Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gelek i zapraszam do kontynuacji rozgrywki w naszej grze Syberia World Before. Jesteśmy w tej chwili w Wagen, w dzielnicy Antykwariuszy, jesień 2005. No i zaczynamy chyba. Mam nadzieję, że mi gra wystartuje od momentu, w którym skończyliśmy. Tak, tak, zgadza się. No, przypominam, że musimy znaleźć tutaj sklep Millera, gdzie wytyczyliśmy sobie trasę na mapie. No i jesteśmy w tej chwili chyba na miejscu tutaj. Zaraz jeszcze zobaczymy sklep Millera. Tak, jesteśmy tutaj. Tylko teraz jak my mamy tutaj iść, jakaś mapka by nam się przydała pewnie. Rozejrzyj się po stoiska, zanim porozmawiasz z antykwariuszem. No dobrze, to spróbujmy się najpierw rozejrzeć po stoiskach. Bo czekajcie, w prawą stronę to pójść chyba nie możemy, zresztą zaraz się okaże. Fajnie w wodzie odbija się, nie wiem czy żeście zauważyli, budynek ten tutaj. A, tutaj znowuż mamy jakichś rozmówców, którzy no, blokują nam drogę. O, tutaj odbija się, widać w wodzie. To co jest fajnie zrobione. Fajnie to zostało zrobione. Gdzie ona idzie? Gdzie ona idzie? Mieliśmy porozmawiać przecież z ludźmi na stoiskach. No nie, tu chciałem, tu! Z tą panią chciałem porozmawiać. Chyba się nie da. Zresztą nie wiem. Może tu gdzieś coś? Nie. Tu jest nic niedostępne. A tutaj z nimi można porozmawiać? Też chyba niekoniecznie. No to przejdźmy sobie tutaj, na schody jakieś tam widzę. Nie. Też jest to niedostępne. Tutaj ktoś ogląda. No nie, tutaj nic więcej zrobić się chyba nie da. Ale nic, wejdźmy sobie na te schody, które tutaj już są, prowadzą na górę. Zobaczymy, gdzie one nas zaprowadzą. O, tutaj kolejni jacyś. Porozmawiaj. O. Miller. Prosto przed siebie. Nie sposób przegapić. No dobrze. Dzięki za informację. Spójrz. Lustro jakieś. Obraz. Nie jeden zresztą. Nie, to nie ten antykwariat, którego szukam. No nie ten, to nie ten. Porozmawiajmy. Müller und Söhne, to tuż obok, za rogiem. No dobrze, ale jeszcze widzę, tutaj jest możliwość porozmawiania. Chyba. Jeszcze zaraz zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. No tutaj chyba niekoniecznie. Jeszcze z tą panią może byśmy jakoś nawiązali dialog. Coś opowiada ona? Po pobycie w kopalni całkiem straciłam apetyt. A jednak na całym świecie Wagen słynie z pysznych ciast. A no właśnie. No to wejdźmy sobie może do tej cukierni, co? Bo tu są stoliki, patrzcie. A nie, czekajcie, to... Müller und Söhne. Ojejku, nie chciałem jeszcze tu wchodzić. Synowie, to pewnie tu. Nie, nie chcę tu wchodzić jeszcze. Chciałem dalej tam pójść, chciałem tylko rozejrzeć się. Nie wchodź jeszcze. Może nie wejdzie? Jak wejdzie, to już chyba nie będę mógł nic dalej zrobić. Tak myślałam.
Więc Hans także dotarł do Wagen. Symbol na tej kuli to dowód. Ciekawe, do czego służył ten automat. Muszę się przyjrzeć. No, jeśli ktoś mnie tam wpuści. Nie wchodź, nie wchodź. No nie. Musimy się jeszcze rozejrzeć po... dobrze, jeszcze zrobimy sobie wstecz. Bo tutaj mogę tylko wejść, tak? Nie, nie chcę wchodzić jeszcze. Wstecz. Nie, 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 nie. Tu jeszcze wchodzić nie będziemy. Tu jest... Czekajcie... Stop. Jak to szybko się dzieje? Dzieje się coś, co... Tutaj chcę jeszcze to obejrzeć. Po pobycie w kopalni całkiem straciłam apetyt. Aha, czyli to było to. Nie możemy wejść. Na całym świecie Wagen słynie z pysznych ciast. Bym chciał wejść do tej cukierni, zobaczyć, co tam jest. Ale widzę, że chyba nie można. Ho, ho, ho. Niedobrze. No to idziemy tam. To nie tędy. Wiem, że nie tędy, no ale... To nie tędy. No dobra, skoro nie tędy... To tamtędy. Jeszcze nie chcę tu wchodzić, bo jak wejdę, słuchajcie, to wtedy zaprzepaszczę możliwość zwiedzania prawdopodobnie tej części już. Natomiast no nie chciałbym tego... Tutaj coś są jakieś plakaty, może zobaczmy, można się temu przyjrzeć bliżej? Czy raczej niekoniecznie? Nie ma tu niczego. No nic. W takim razie są schody w górę. Ja bym poszedł jeszcze sobie tymi schodami w górę. Nie wiem, czy to się też da. Nie. Tutaj ona nie chce iść tymi schodami. Szkoda. Ale tu są jakieś obrazy. To może tutaj się coś spróbujemy? Tu nie możemy wejść. Najpierw mówię, zwiedźmy to i dopiero potem tutaj da się przejść. O, tu jest jakaś uliczka. Może? No, śmiało. O! Wchodzimy. Pewnie miło się tu mieszka. Niby w sercu dzielnicy, a jednak z dala od ludzi. A no właśnie. Jak w innym świecie. Pewnie miło się tu mieszka. Aha. Niby w sercu dzielnicy, a jednak z dala od ludzi. Czyli nic nie można tutaj więcej zrobić. No dobrze. Znaczy nie dobrze. Ale... No pójdźmy dalej. Nawet Simon Steiner nie zrobiłby lepszych. Oby on i jego wnuczka mieli się dobrze. Zegary. Tutaj coś jest. Nie mogę teraz wyjść. Nie mogę teraz wyjść. Czyli co, no wszystko żeśmy już sprawdzili? Chyba wszystko. To mi przypomina jukolski suk. Czasem naprawdę tęsknię za ich wędrówkami. Zębetkę żeśmy przed chwilą mieli. To mi przypomina jukolski suk. Czasem naprawdę tęsknię za ich wędrówkami. No dobrze. Tutaj te plakaty mnie intrygują. Może by tak poczytać coś? Antykwariat. Nie, nie możemy nic zrobić tutaj. No to cóż, słuchajcie, no to nie zostaje nam chyba nic innego jak... Czekajcie, jeszcze wejdźmy tutaj sobie. Na drzwiach do sklepu Millera wisi jakaś kartka. Po pobycie w kopalni całkiem straciłam apetyt. Czyli to już A są... jednak na całym świecie Wagen słynie z pysznych ciast. Czyli to będzie...
Za daleko żeśmy przeszli. No to wchodzimy, słuchajcie. Ojejku, nie tu, nie tu. Tutaj do tego wejścia chciałem. No nie bardzo widzę zawsze. No gdzież? Tutaj, ej. Koleżanko. No patrzcie, jak pijana się zachowuje. Spójrzmy, ktoś tam za ladą się uwija. Otwórzmy. A, zamknięte. Przeczytaj. Remanent. W sprawach pilnych dzwonić 3 razy. No dobra. Mamy tu dzwonek? Chyba mamy. Interakcja. Trzy razy. O! Same drzwi się otworzyły. Coś potrzeba? Tak. Nie chcę przeszkadzać. Dzień dobry. To znaczy, guten Tag. Herr Miller? Guten Tag, Fräulein. Właśnie robiłem remanent. Och, nie chciałam przeszkadzać, ale jeśli można, mam tu pewien obraz. Obraz? Tak, kogoś, kogo szukam. Dziewczyny, która wyglądała jak ja. Jestem trochę zajęty, ale dobrze. Proszę. Widzi pan? Tu jest nazwa pańskiego sklepu. Tak, etykieta faktycznie pochodzi stąd. Jest bardzo stara. To moja jedyna wskazówka na temat tej dziewczyny. Ach tak. Myślę, że właściciel tego obrazu był klientem antykwariatu. Zanim brązowy cień ukradł malunek podczas II wojny światowej. To bardzo możliwe. Sprzedawano tu wtedy materiały dla artystów. Ale jak widać, już nie sprzedajemy takich artykułów. Mogę rzucić okiem? Proszę bardzo. Wie pan coś na temat tego autora? No cóż, wygląda mi to na nurt naturalistyczny. Ma to sens, patrząc na datę. Podpis jest ledwie widoczny. Jeśli dobrze widzę... Nie, nie, nic mi to nie mówi. Przykro mi. Albo weźmy tą dziewczynę. Podobno wyglądam jak dziewczyna z obrazu. To bez wątpienia lekka przesada. Ale może jakimś trafem wie pan, kim ona jest? To wcale nie przesada, Fräulein. Rzeczywiście wygląda jak pani. A, no właśnie. Ale niestety nigdy jej nie widziałem. Czyli w tym momencie... Skąd tuba wzięła się w sklepie? Sądząc po tej dacie, obraz powstał jeszcze za życia mojego dziadka. A wtedy sprzedawano tu towary plastyczne. A tuba tego rodzaju służyła do ochrony obrazów, przenoszenia dokumentów, manuskryptów, a nawet zapisów nut. Poza tym niewiele mogę powiedzieć. Szkoda, liczyłam na pana. Ale wiem, gdzie to namalowano. Zawsze coś. O. Tak, na pewno. To schronisko Silberspiegel. W tle widać góry i cyrk lodowcowy. Schronisko leży nad Wagen przy szwajcarskiej granicy. Aha. Można tam dotrzeć tramwajem na południowy wschód z wysiadką na samym końcu. Dziękuję. Bardzo mi pan pomógł. Ostrzegam. Od przystanku czeka panią długi spacer. O, dam radę. Coś jeszcze, Fräulein? Właściwie tak. Zauważyłam na wystawie pewien przedmiot. Dziwną, metalową kulę, do której może pasować moje mechaniczne serce. Tak, to autentyczny Vorarlberg.
Mogę spróbować? Tak, naturalnie. Już przynoszę. Coż to za cudo? Proszę. Dziękuję. Włóż serce Oskara do kuli Vorarlbarga. O kurczę. Sprawdź. Jakieś cyfry naokoło. O, tym można coś zrobić. Przesunąć pewnie. Ojejku. Poruszyły się. Może da się otworzyć. Może? Ale coś nie bardzo. Klikam w to. Poruszyły się. Może da się otworzyć. Jakoś nie bardzo mogę cokolwiek z tym zrobić. Czy tu gdzieś jeszcze jakiś jest punkt zaczepienia, który można coś tam zdziałać? Poruszyły się. Może da się otworzyć. Weźmy sobie wstecz. Obróćmy jeszcze to tak z tej strony. O, właśnie. O! No i teraz? Pod tymi łuskami coś chyba jest. Ale co? Jak to? Dalej coś przesunąć? Nie bardzo możemy. Róbmy wstecz. Przykro mi, Fräulein, nie pomogę. Nie znam się na przedmiotach o tak precyzyjnych mechanizmach. Nic, jeszcze popatrzmy na to. Tu coś sprawdź. Pod tymi łuskami coś chyba jest. Co my z tym możemy zrobić? Patrzcie, mogę to przesunąć tylko w tym zakresie, widzicie? Jakby te dwie dziurki wychodziły, zachodziły na siebie. Nie wiem, czy ja to dobrze próbuję. Weźmy piątkę. Ojejku. Logo Hansa. Dobra, zacznijmy od nowa. Logo Hansa. Bo co, od czwórki nie możemy. Od tego nie możemy. Od ósemki nie możemy. I od zera nie możemy. Czyli dwójka. Czyli stąd teraz siódemka. I stamtąd zero. Teraz się otworzy. Zamek Vorarlberga. Dobra, to serce umieśćmy. Nie? Nie, nie sądzę. No to o co chodzi?
Pozytywka? Nie to... Niemożliwe. To nie działa. Chyba to nie tak. No to... To trzeba ułożyć. O właśnie. Miniaturowy element. I to będzie chyba ten klucz, słuchajcie. Z tego co widzę. Tak. Tu coś mamy. O, właśnie. Jakieś takie dziwne coś. Klucz Vorarlberga. Tak, ale zagadka. Aktywowany naciśnięciem przycisku. Czy coś jeszcze z tym klucz mogę zrobić? Klucz Vorarlberga. Tutaj nie. Dobra, ale przynajmniej wiemy, jak to się... O właśnie, czekajcie. Tutaj. Nie, tutaj nie. Tutaj na górę chciałem to przesunąć, ale nie mogę. O właśnie, tutaj chciałem, żeby to wsunąć. Użyj. I teraz tego klucza użyjemy. O właśnie. O kurczę. Ale cudo. No i co, tutaj chyba możemy tylko tego serca użyć, tak? Spróbujmy. O, pasuje, tak. Też tego klucza użyjemy. Trzeba nakręcić, tak? O! Zaczęło działać chyba. O! Patrzcie! Ojejku, jakie Oskar, fajne! Słyszysz mnie? Witaj, Kate Walker. O! Oskar, tak się cieszę, że wróciłeś do żywych. Ciebie też miło widzieć, Kate Walker. Ale mam pewien problem z systemem zarządzania. Wygląda na to, że to ciało mnie nie akceptuje. O, masz! Oskar, wszystko w porządku? Oskar, Oskar, wracaj! Ojej, ja nie kontroluję się. Pomocy, proszę, Kate Walker, pomóż mi. Oskar, dokąd idziesz? Nic nie poradzę, Kate Walker. Zabiera mnie gdzieś. Oskar! Stój! Wracaj! Nie mam kontroli, Kate Walker. Pomocy! Ej, co do... Kate Walker! Pomocy! Oskar! Stój! No i gdzie mam teraz znaleźć tego Oskara?
tutaj. Pokazuję, gdzie poszło. Czekajcie, tutaj ktoś. Rozmawiajmy. Ty jakiś diablik! Ty jakiś diablik! No na pewno. A tu mamy jeszcze, czekajcie. Oskar, jesteś tam? Gdzieś z prawej strony go słyszę chyba. Mów do mnie, Oskar! Nie ma. Oskar! Oskar, powiedz coś! Nie ma. Dołącz, ale... Do czego mamy dołączyć? Porozmawiajmy. Widział pan automat? Takie zwierzątko. No pewnie. Ten mały łobuz wskoczył do tego kufra. O, masz. No, obejrzyjmy. A ma pan może klucz? Na stoisku mam ich pod dostatkiem. Proszę sobie poszukać, a potem wynosić się stąd razem z tym zwierzątkiem. No ta... Trzymaj się, Oskar! Nie ruszaj się, dobrze? To nie będzie problem, zważając na sytuację, Kate Walker. Ale pośpiesz się. To ciało walczy ze mną, żeby zachować kontrolę. No dobra. To musimy teraz pójść na stoisko po klucz. O, jest klucz, patrzcie. Tu jest jeden, tu jest drugi. Mógłby otworzyć ten kufer. No, mógłby. Tylko jak ja mam go użyć? Mogę go oglądać. Mógłby otworzyć ten kufer. Dobra, jeden żeśmy wzięli. Ciekawe, czy to ten jest. Użyjmy. Ostrzegam, zapłaci pani za szkody spowodowane przez to zwierzę. Trudno. I co, znikło? Gdzie ten klucz? Chyba to nie ten klucz był. Sprawdźmy ten drugi. Mógłby pasować do kufra. Chyba. Chyba. No dobra, niech będzie właściwy. To jest, aha, tam pisał właściwy, dobra. Otwórzmy tym. Użyj. I co, już? Sprawdź. A ma pan może klucz? Na stoisku mam ich pod dostatkiem. Proszę sobie poszukać, a potem wynosić się stąd razem z tym zwierzątkiem. Nie no, ale... Trzymaj się, Oskar! Nie ruszaj się, dobrze? To nie będzie problem, zważając na sytuację, Kate Walker. Przecież żeśmy otworzyli ten, To ciało walczy ze mną, żeby zachować kontrolę. O co tu chodzi? Przecież to zostało otworzone. Czy tu jeszcze jakiś klucz jest? Nie, no nie ma tu nic więcej, patrzcie. Tu jeszcze coś jest? A, jeszcze inne klucze są tutaj. Czyli spróbujmy tego. To może być ten. Albo nie. O. Na pewno jest jakiś sposób, żeby ustalić, który klucz jest właściwy. No dobra. Charakterystyczne to są takie wcięcia. O. No nie wiem, może to. Zobaczmy. Użyj.
czyli nie to. Ojejku. No to zerknijmy jeszcze, co tam jest więcej w tej szufladzie. No to chyba nie ma więcej nic. Wydaje mi się, żeśmy już ją maksymalnie otworzyli. Tu nie możemy więcej nic zrobić. Dobra, zasuńmy ją. O, tutaj mamy kolejne klucze. Może ten? Klucz w kształcie serca. Klucz jak każdy inny. O. Zapewne. Dobra, próbujemy. To ten klucz. Wow, udało się. Dobra. Coś mi to nie idzie. Jest, udało się. A, tu jest Oskar! Nie, stój! No to żeśmy już go złapali. Oskar, nie ruszaj się! O, masz. Nie ma go. No to będziemy go szukać. Coś możemy wziąć? A nie, wejść możemy. Tylko czy ja dobrze, że ja wszedłem? Chyba nie, poczekajcie, jeszcze najpierw na dole tu poszukamy tego Oskara. On tu gdzieś musi być pewnie, ale... No co, taka kuleczka by się wtoczyła na górę? No nie wiem. Może? No bo gdzie to jeszcze mogło się potoczyć? Tej pani może zapytamy. Czy widziała pani Oskara? Ta pani nie chce z nami rozmawiać. Nie, no nie wychodzimy jeszcze. Chyba musimy na górę pójść, wiecie? Coś mi się wydaje, bo tutaj nic nie jesteśmy w stanie zdziałać. Oskar się ukrył gdzieś na dobra, czuję. O, tu jest jakiś sklep, patrzcie, może tu wejdziemy. A nie, to jest ten. To jest ten, no. Gdzie żeśmy byli, to nie tu. No dobra. Porozmawiajmy tam. Ojej, co za dzień? A no co za dzień? Tu jeszcze coś można było zrobić, bo widziałem przez chwilę. Nie, to chyba nic nie możemy zdziałać. Zobaczmy. Ukrył się przy tym stoisku z meblami, tuż obok schodów. Aha. Tuż obok schodów. Ma pani szczęście, że ten gagatek nic nie zniszczył. Nie no, spokojnie, on nic nie zniszczy. On nie gryzie. Zostałem uprowadzony. Ratunku! O, masz. Gdzie mam go szukać? Tu są meble.
Nie ma. Nie ma. Jest! Tu jesteś! Przepraszam, Kate Walker. Wygląda na to, że nie mogę zwalczyć instynktów tego ciała. Nie chcą się ugiąć. Trzymaj się, Oscar. Znajdę coś, żeby go wykurzyć. Znaczy, ciebie, ale nieważne. Wiesz, o co chodzi. Mhm. No i co mam zrobić teraz? Jak go wykurzyć stąd? Pośpiesz się, Kate Walker! No dobrze, dobrze, już, spokojnie. Wejdźmy na górę może. Nie wiem, czy to jest dobry trop, czy też nie, ale może akurat. Możemy zejść tylko. Nic nie możemy zrobić. O. Nie. Ale tu są jakieś schody dalej. Tu brama jakaś. Nie. Woda. Wodą spróbujemy go wykurzyć. O. Nie, chyba to nie to. Chyba to nie to. Zejdźmy w takim razie. O. Co ja tu mogę zrobić? Się zastanawiam, jak go wykurzyć. Są te zegary. Nie, tam nie mogę przejść. Tutaj nie mogę. Aha, czyli tu jest wyjście z powrotem na górę. No powiem wam, że jest łamigłówka tutaj drobna. Może do tego właściciela trzeba teraz podejść jeszcze, słuchajcie. Zobaczmy, czy on coś nam pomoże. Może on ma coś tutaj do tego, żeby... Ale wątpię. No, zapytać... Możemy. Szybko, Fräulein! Złapie go pani, nie uciekł daleko! No tak. Tyle to i ja wiem. Czekajcie, tam była cukiernia. Może w cukierni trzeba kupić mu coś słodkiego i wtedy go w jakiś sposób przekonamy do tego, żeby wyszedł. Co wy na to? Czy to jest jakiś pomysł? Nie wiem. Kafe. Nie, chyba to nie jest żaden pomysł, bo ja tu nic zrobić nie mogę. A chciałbym wejść. Nie, tu się nie da wejść do tej cukierni. Hmm.
Tu jest ten z tym kuferkiem. A teraz proszę odejść, dobrze? No dobrze, dobrze. Odchodzimy w takim razie, ale... No to co ja mam zrobić, kurczę? Tu są jakieś dywany. Wszystko w porządku, Fräulein? Nie, nie wszystko w porządku. Ojej, co za dzień! Zostałem uprowadzony! Ratunku! O. Coś chyba stąd trzeba wziąć, ale nie bardzo wiem, co. Ten prymitywny twór mnie nie słucha! Pośpiesz się, Kate Walker! Co tu możemy zrobić? Muszę znaleźć coś na tyle długiego, żeby dosięgnąć Oskara. Może jakiś kij? Może. Tu jest jakiś kij, patrz. Nie, nie mogę. Dlaczego? O, chwileczkę. Kate Walker, co ty? Wybacz, Oskar, zabrakło mi pomysłów. No nie. Musisz walczyć, Oskar. Spierdzielił. Też jest. Więc może go złapiemy teraz. No, szybciej. No nie, leci. Po schodach, nie no. Jak ja mam go złapać? No zwariował. No nie, nie skacz, co ty? Po schodach. O ludzie. Nie widzę go w ogóle. O, tu jest. O, teraz skoczył tutaj, no. Dasz radę, Oskar, wiem o tym! Ślepy zaułek. Teraz go mam. No dobra. Złaś. Złaś na dół. Kobieto, złaś. Bo ucieknij mi dalej. Schody, 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 schody. Szybciej. A, gdzie my jesteśmy? I on poleciał. No. Tu? Nie. Gdzieś poleciał, ale nie wiem teraz gdzie. Chyba tu. O, jest, 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 jest. Oskar, co ty robisz? Nie kontroluję diabelskich instynktów tej bestii. O, masz. Pomóż mi, Kate Walker. Okej, spokojnie. No chodź, powolutku. Już dobrze. No i? No chodź, kto jest grzeczny? Chodź do mnie, mój malutki. No chodź. Chcesz przysmaczek? Chodź do mnie, to coś ci dam. No chodź tu. Oskar! Oskar, nie! Oskar, nie! Wracaj! Potrzebuję cię! No to już teraz żeśmy... Aj. No i co ja mam zrobić teraz? Zrezygnować? Znajdź Oskara skreślone. Nie ma Oskara. Bye bye, Oskar. No. No i co tu teraz zrobić?
Do kanałów uciekł Oskar. Wróć do Millera. Dobrze, słuchajcie, w tym odcinku byłoby na tyle. Nie udało nam się Oskara schwytać, ale dobrze, że chociaż go żeśmy ożywili. Pozdrawiam was serdecznie, zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrybowania, komentowania, no i czego sobie tam życzycie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!